No myślę, że tu jeszcze jakieś dojdą ekspozycje. Tak. Coś się wydaje. Tutaj są stare drzwi. Tak. Po stronach jeździ. To jest żelbet. Tu jest papa, także izolacja przed wodą z papy i reszta jest z beton. Gdzieś 30 parę centymetrów stropu jest nad nami. No i plus nasyp jemny. To jest coś, to tam Panie, co się trzyma? Wczoraj byliśmy na Podkarpaciu, w Komorowie. Tam są strony niemieckie. Z poligonu Wehrmachtu Ziemnego. Autobus Paulus miał przed wyjściem na front wschodni budowany największy w Europie poligon ćwiczebny. 22 strony, one wyglądają tak samo. No to zarośnięte krzakami, wszystko jest. A strony straciły znaczenie. No teraz tak, no ludzie tam trzymają sobie piwnice, robią z tego różne przepady, ziemniaki, deski, jakieś tam leżały, słupki, takie tam groźne, jakieś czynne. No pozwolić wejść na teren, zrobić zdjęcia, także akurat mamy. Udało się. No, udało się tworzyć. Wentylator jednocześnie. A teraz tak. Tu jest to samo, tylko że zasypane całe. Już tego nie ruszaliśmy, bo to by wyszły z dwa kontenery ziemi. To był olbrzymi. Teraz dlaczego służyła ta studzienka? To jest dość ciekawa rzecz, bo to było. To w tym momencie tutaj znajdował się kubeł z wodą i ze środkami dezaktywującymi. Na wypadek bombardowania gazowego, jak ktoś wchodził do schronu, po prostu tu się mógł przelać i wtedy uciekała woda po prostu. Chodziło o to, żeby nie wnieść jakiegoś świstwa do środka. Tutaj mamy pokazany szalunek po prostu, dość dokładnie. To nie jest specjalnie grube. To ma około 40 cm grubości. Na tym jest warstwa żwiru i ziemia. To w zasadzie funkcjonuje bardziej jako szczelina, jako ukrycie. Oczywiście bezpośrednie trafienie bombą 50 kg więcej nie. Natomiast to jest przede wszystkim schron przeciwpodmuchowy. I odłamki wszystkie. Odłamki, tak. Natomiast bardzo fajnie ta ławka tutaj robi, bo one bardzo na temat, można powiedzieć. Dobrze, że są wybielone ściany. Ravelin nam dał plany tej ławki. Proszę? Ravelin nam plany ławki, tak. Także to jest zgodnie z niemieckim wzorem. No właśnie, wzorem. Mówię, to jest zgodnie z tym. Chłopaki nam to pomogli w tych planach, no bo tak to skąd byśmy to mieli. Jest. Spasy już używali przed wojną. No. Natomiast główna wytwórnia tych elementów betonowych, ona była w Płaszowie i prefabrykowanych, a także na Wałach Wiślanych, niedaleko wylotu ulicy Titla. Niemcy robili odlewanie między innymi tak zwany klotzszpere, czyli betonowe zapory. Jeszcze jest taka dość dobrze zachowana przy ulicy Dekerta. Podstawa betonowa, następnie ścianka ceglana z jednej strony i na tym potężny betonowy kloc, z tym, że na dole był kościół, opierał się tylko na tej cegle. To był mały ładunek wybuchowy. Jeżeli on wydmuchał tę cegłę, to się kładło w jedną określoną stronę i to były zapory przeciwczołgowe. Jeszcze jest kilka takich zachowanych. Mam to na zdjęciach, na Dekerta i jeszcze w hucie na Melchiora Wańkowicza. Myślę, że czy robili. I tuż koło dworca w Płaszowie jest jeszcze też taki zachowany. Tak, a to na terenach kolejowych. Kolejowych. No i kwestia jest taka, że taki
że odlewano to, ale Szaber, Polak potrafi, nawet pod okiem okupanta. W związku z tym szedł Szaber cementu i w pewnym momencie wyszła sprawa we wrześniu 1944 roku, że taki rozszalowany się rozsypa. No i zrobiła się chryja po prostu z tego powodu. Natomiast tutaj to wiem, że to jest dość solidnie. Tak. I to jest oryginalne, tak? Oczywiście. No, ale też widać, że te skinne szalunki to takie niezbyt grube po prostu, niezbyt szerokie. Jakie mieli pewnie resztki, jakie. Oczywiście. Reszta na front, a nie to na... A największa wytwórnia elementów drewnianych dla Niemców to była w Kłaju, na Skraju Puszczy Niepołomickiej. Nawet został u nas taki dyplom zrobiony na Wydziale, gdzie te pozostałości ogromnych tartaków tego wszystkiego, które obecnie las zarasta, no żeby pokazać po prostu, że tam robiono i baraki, i ławki, i kolby, i tak dalej. Ale ile wybudowano w różnych fortyfikacji, zapór, rowów jakichś wykopano, które nigdy nie zafunkcjonowały, nie spełniły swojej funkcji, bo nieprzyjaciel manewrami omijał już takie rzeczy. Zależy i tak, i nie, dlatego, bo na przykład generał Patton powiedział, że fortyfikacje są pomnikiem ludzkiej głupoty, ale Patton musiał to odszczekać, jakiego żołnierze III Armii Amerykańskiej musieli zdobywać twierdzę Metz. Na przykład w czołówku jest przykład fortyfikacji zbudowanych, front się przesunął inaczej, to tam do tej pory jest w polach, można sobie zobaczyć, tylko zasypane, wiadomo, że zarośnięte, zasypane. Natomiast Gryda przecież była takim przykładem, tak. Że Alianci stoją minęli, a Niemcy siedzieli za linią Gryda. Tak. Właśnie, minęli się, ale one zostały do tej pory. To jest właśnie fajna rzecz, tak? Można było zobaczyć. Nie uciekać. Teraz w Pucie Komorowskiej.